W momencie, w którym jesteśmy bardzo mocno sfokusowani na dany obiekt, to nie dopuśćmy do sytuacji, żeby e, zamydliło nam to oczy. Urząd jeśli chce, to potrafi naprawdę bardzo ciekawe dokumenty uzyskać. Najważniejsza jest inwentaryzacja w plikach elektronicznych. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milgi Ice budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adwęgorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w trzecim i troszeczkę smuteczek, bo ostatnim odcinku serii eksperckiej, którą nagrywamy z Dawidem Mykiem. I jest to osoba, która prowadzi biuro projektowe, która na, na swoim pokładzie ma 30 osób. Nadzorują, projektują inwestycje na poziomie milionów złotych. Kilku kilkunastu kilkudziesięciu, więc jeżeli jesteś przedsiębiorcą, inwestorem, który planuje kupić budynek, planuje rozbudować swój budynek, planuje generalnie działać w branży nieruchomości, budować hale, zakłady przemysłowe, to proponuję, żebyś naprawdę poświęcił poświęciła czas i obejrzał obejrzała wszystkie odcinki serii eksperckiej z Dawidem, ponieważ jest tam masa wiedzy, przykładów i różnych takich insiderskich wręcz informacji, które mogą wam zaoszczędzić sporo stresu. I pieniędzy, a przecież tak naprawdę w biznesie o to chodzi, żeby zarobić, a się nie narobić. Co za błyskotliwa puęta mojego rozpoczęcia tego odcinka. Dawid, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, o czym będzie ostatni odcinek serii eksperskiej? Omówimy sobie jeszcze dwie kwestie, wcześniej nieporuszane. Czyli porozmawiamy sobie na temat zakupu nieruchomości. Mówimy tutaj że oczywiście o budynkach. Przemysłowych oraz troszeczkę omówimy sobie temat związany z rozbudową zakładu. Co nas może czekać, jakie będą problemy. Okej, okay, no to w takim razie jaki jest pierwszy podpunkt naszej agendy? Planujesz kupić budynek? Zrób audyt. To dawaj, od czego powinniśmy zacząć? Co jest ważne, jakich błędów powinniśmy unikać? Jeśli planujemy kupić budynek, dobrze do tego podejść na spokojnie i rozsądnie. Um, Ponieważ możemy uniknąć bardzo wielu przyszłych problemów. Jeżeli kupujemy samochód, to zawsze powtarzam, jedziemy na stację kontroli pojazdów, nawet jak kupujemy go za 20 tysięcy. I w zasadzie każdy o tym wie. I wracając do tej analogii, jeżeli kupujemy budynek, zróbmy jego audyt. Sprawdźmy, co się dzieje w dokumentach. Czy w budynku wszystkie jego elementy są legalne? Czy budynek. Nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Odpowiedzmy sobie na pytanie: czy nie kupujemy kota w worku? Ja wiem, że bardzo często um, inwestorzy, gdy chcą kupić tego rodzaju obiekt, to mają w oczach takie: um, kupuję, już stoi, zaraz się wprowadzę, ruszam z biznesem. Tak, to są zdecydowanie plusy. Natomiast w momencie, w którym jesteśmy bardzo mocno sfokusowani na dany obiekt, to nie dopuśćmy do sytuacji, żeby zamydliło nam to oczy. I tutaj taki bardzo duży przykład, który postaram się szeroko omówić, ponieważ no, pracujemy nad nim już za 4 lata, a z inwestorem pracujemy z dobre 10 lat. Inwestor kupił obiekty dosyć dawno temu. Ponad 20, i te obiekty w umowie ma wpisane, że kupił obiekty przemysłowe. Następnie, my wchodzimy około roku 2013, projektujemy kolejne rozbudowy. Widzimy, co w budynku jest nie tak, i po kolei staramy się ten budynek uporządkować. Czyli doprowadzamy go do stanu zgodnego z prawem przez y, y, kolejne rozbudowy, kolejne poprawienie bezpieczeństwa i tak dalej. Wszystko toczy się zgodnie z planem. Y, natomiast inwestor zaczyna mieć y, zaczyna mu się ten biznes mocno rozwijać y, i mniej więcej 3 lata temu y, stwierdza, że potrzebuje magazynu Projektujemy magazyn zgodnie w zasadzie z wszystkimi wymaganiami, o których wcześniej sobie rozmawialiśmy, czyli zaczynamy gdzieś tam od technologii ułożenia regałów. No, wszystko toczy się jak należy. Uzyskujemy pozwolenie na budowę. Tu też jest taki trik projektowy, że można uzyskać pozwolenie na budowę w taki sposób, aby nie mieć stron w postępowaniu. Co oznacza, że w zasadzie żaden z naszych sąsiadów nie wie, że się będziemy chcieli budować. Um, jest to jak najbardziej legalne, tylko trzeba zrobić dobrze projekt, tak pokrótce. Um, no i inwestor takowy projekt otrzymuje, uzyskuje pozwolenie na budowę. Um, następuje krótka pauza, mniej więcej półroczna, ponieważ pozwolenie uzyskał w grudniu bodajże. A rozpoczyna inwestycje w czerwcu. Przez te ostatnie 20 lat... Dookoła tegoż zakładu wybudowało się masę budynków mieszkalnych. No i pojawił się pewnego rodzaju ferment. Sąsiedzi bardzo nie chcieli budynku nowego, projektowanego przez naszego inwestora. Mimo tego, że on miał miejscowy plan, mimo że miał pozwolenie na budowę, bardzo mocno postarali się o to, no, aby ten budynek nie powstał. Czyli złożyli protesty wszędzie, gdzie tylko można było. Pokrótce powiem, że projekt się obronił, inwestor budynek wykonał. Co więcej, odebrał go i dzisiaj użytkuje. To jest jedna bardzo ważna kwestia odnośnie dobrze zrobionego projektu. A cała sytuacja wyglądała tak, że na skutek tych wszystkich działań naszych sąsiadów zostało wszczętych siedem postępowań. Siedem różnych postępowań w sprawie budowy nowego budynku, w sprawie starszych obiektów itd. I co do czego doszło? Otóż um, Inspektorat Nadzoru Budowlanego udowodnił naszemu klientowi, um, że zanim zakupił budynek, nastąpiła zmiana sposobu użytkowania tegoż budynku, um, która była wykonana w zasadzie nielegalnie. Historia była, wyglądała w taki sposób, że pierwotnie był tam rodzaj magazynu spożywczego, następnie była produkcja spożywcza, a na koniec nastąpiła zmiana sposobu użytkowania i poprzedni właściciel zmienił magazyny na produkcję przemysłową. Bez żadnych dodatkowych dokumentów. Nasz klient to kupił, użytkował przez 20 lat, i po 20 latach e, zaczęły się bardzo duże problemy. Otóż, zmiana sposobu użytkowania, czy też rozbudowa tego budynku e, podlega e, projektowi budowlanemu, i nasz klient e, mimo, że e, nie był winny tej zmiany sposobu użytkowania, czyli nie mógł być karany mandatem, to musi doprowadzić go do stanu zgodnego z prawem. A to też oznacza, że musi budynek zalegalizować. A legalizacja oznacza, że będzie musiał zrobić opłatę legalizacyjną. Wstępnie można było to policzyć na parę milionów złotych. Oła. Kupuję budynek bez audytu, bez sprawdzenia co jest w dokumentach i w zasadzie wisi nade mną kilka milionów. Czyniąc długą historię, krótką, udało nam się w zasadzie tak poprowadzić cały temat, że klient faktycznie musi zrobić legalizację, czy też zrobił. Musi wykonać projekty, musi wykonać odpowiednie ekspertyzy. Natomiast udało nam się uniknąć opłaty legalizacyjnej. Nie zawsze da się to zrobić. Nie jest tak. Ile mu zaoszczędziliście łącznie? Zależnie od postępowania kolejnych urzędów, e, można to szacować co najmniej na milion złotych. E, cały proces, tak jak wspominałem, trwa już ponad dwa lata. E, czyli dużo nerwów, dużo stresu, e, tylko przez ten jeden punkt. Bo gdyby e, kupując ten budynek, inwestor o tym wiedział, to albo by sobie to wliczył w cenę. Albo y, kupiłby i przynajmniej od razu zaczął coś z tym robić, a tutaj sytuacja w zasadzie wybucha z Nienacka. Użytkujemy 20 lat przecież. Hello. Jak może być nielegalne? Kilka pozwoleń po okazji wyszło. Powiem więcej, sprawa nawet dla nas była zaskakująca, no bo 20 lat wstecz, nic, jak zaczęliśmy w ogóle w 2013, to problem był taki, że kompletność dokumentacji była dość mocno nadszarpnięta, więc wiele rzeczy jakby tworzyliśmy od nowa, robiliśmy inwentaryzację tych budynków i tak dalej. Natomiast co trzeba. Powiedzieć, no, klient nie miał świadomości. My też nie mieliśmy dostępu do tak głębokich dokumentów, ale co jest ważne dla naszych widzów, to jest to, że urząd, jeśli chce, to potrafi naprawdę bardzo ciekawe dokumenty uzyskać. Inspektora Nadzoru Budowlanego uzyskał wszystkie pozwolenia na budowę od 1984 roku. Co więcej, wyciągnął wszystkie zdjęcia lotnicze i mniej więcej co trzy lata pokazywał, co się działo. Tu urosło, spączkowało. 1985 zdjęcie lotnicze. My myślimy, że dzisiaj jesteśmy na widelcu bez Google Maps i w zasadzie, jeżeli chcielibyśmy zrobić legalizację przez zrobienie projektu, no to pierwsze, co robią urzędy, to Google Maps. Aha. Urząd w Bydgoszczy, jeśli chodzi o miasto, to jest jeszcze ciekawsze i jedzie na miejsce zobaczyć. Więc nie ma takiego typu legalizacji. To są czasy już zamierzchłe. Natomiast tutaj absolutnie wszystkie dokumenty urząd zebrał i bardzo dokładnie pokazał, co, kiedy się działo. I to jest bardzo istotne właśnie, aby kupując taki obiekt, wiedzieć, co się będzie z nami działo. Powiem więcej. Warto to wiedzieć nawet wtedy, kiedy chcemy budynek wynająć. Bo o ile w umowie uciekniemy od obowiązku prowadzenia e, kontroli okresowych, to jest jeszcze dla nas bezpieczne. O tyle, jeżeli nie, to na dobrą sprawę, dla na nas, jako zarządcy danego obiektu, spada obowiązek e, prowadzenia całego budynku zgodnie z polskim prawem. Nim przejdziemy do kwestii rozbudowy zakładu, i tego wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć, na co powinniśmy zwracać uwagę, to jeszcze powiedz, proszę, jakiego, jaki to jest rząd wielkości, jeżeli chodzi o koszty, jeżeli chcemy właśnie przeprowadzić taki audyt, celem tego, aby później uniknąć ewentualnych problemów? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to są sprawy w zasadzie indywidualne. Natomiast no i zależą od skali. Tak? Bo jeżeli mamy jeden budynek magazynowy, to wygląda zupełnie inaczej, a jeżeli mamy do czynienia z całym zakładem produkcyjnym, który ma i część socjalną i biurową i powstawał przez ostatnie, nie wiem, 20 lat, i trzeba te wszystkie dokumenty posprawdzać, no to też zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że Skala zaczyna się od około 10-15 tysięcy i zajmuje około miesiąca do dwóch miesięcy pracy na pozbieranie wszystkich dokumentów. To w zasadzie za każdym razem robimy to sukcesywnie oddzielnie. No ale jeżeli nawet taki audyt, ja nie wiem, kosztujesz 40 tysięcy, a ty wydajesz 20 milionów, no to, to, to jest... o czym my rozmawiamy? Właśnie, żadny koszt. Dokładnie. Idźmy dalej. Rozbudowa zakładu. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Co powinniśmy wiedzieć? Rozbudowa zakładu ogólnie jest takim dość specyficznym rodzajem budowania. Tutaj inwestor bardzo mocno musi sobie zadać pytanie, jak on będzie chciał prowadzić produkcję w trakcie. Ponieważ jeśli budujemy nowy obiekt, no to nie ma tutaj żadnych problemów. Natomiast w przypadku rozbudowy bardzo często staramy się prowadzić budowę w taki sposób, aby nie zatrzymać produkcji. No to jest dla każdego inwestora, chyba jedna z najważniejszych rzeczy. Co też oznacza, że nieraz bywa tak, że wybudujemy część zakładu, przenosimy część produkcji, potem na przykład remontujemy starszą część. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że bardzo często, jeżeli ta rozbudowa już dotyczy zakładu istniejącego, który ma wielkość powiedzmy około hektara, do Dotychczas nie wpadał w żadne decyzje środowiskowe, możemy w łatwy sposób przeskoczyć na wymagania decyzji środowiskowej. I tu warto zwrócić uwagę, aby nasz inwestor miał tego świadomość, ponieważ to wydłuża, jak wcześniej rozmawialiśmy, czas prowadzenia inwestycji. Czyli jeżeli planuje rozbudowę, to muszę mieć z tyłu głowy, że to będzie troszkę więcej problemów. Zatem zróbmy to trochę szybciej. Znowu, Czas prowadzenia całej inwestycji, żeby nie było sytuacji, w której budujemy już. Tak się bardzo często nie da. Zatem to jest jedna. Druga sprawa musimy przystosować część potrzeby, część naszych potrzeb. Druga sprawa, musimy przystosować część naszych pomieszczeń. Na przykład pomieszczenia magazynowe chcemy stworzyć pomieszczeniami produkcyjnymi. To musimy mieć świadomość, że jest coś takiego w polskim prawie, że na odpowiednią ilość metrów kwadratowych musi przypadać odpowiednia ilość okien. I to jest przykład jednego z zakładów, który aktualnie w ten sposób przebudowujemy. No i okazuje się, że w pomieszczeniach magazynowych nie ma w ogóle okien. To jest ogólnie rozsądne. Natomiast w przypadku przebudowy no będziemy potrzebowali te okna. I teraz możemy iść w dwie strony. Możemy iść na odstępstwa. Co w tym przypadku byłoby utrudnione? I to klient od nas od razu dostał informację, że prawdopodobnie nie dostaniemy. Albo możemy te okna wykonać. Czyli znowuż jakby oczyszczenie magazynu, wstawienie maszyn, to nie jest koniec problemu. Musimy... Zadbać o okna, naświetlenie. Musimy także zadbać o przepisy BHP, o przepisy związane z inspekcją pracy. To też taki przykład z jednego z zakładów. Klient przebudowywał zakład i na końcu, no zawsze jest tak, że gdzieś tam pączkuje ten zakład i na końcu wstawia produkcję. A pomieszczenia socjalne wszystkie ma na początku budynku. Tylko, że od budynku socjalnego do pomieszczeń produkcji jest ponad 80 metrów w tym przypadku, czyli wymagana jest tam toaleta, doprowadzenie instalacji, tego typu problemy. Więc to też warto już na tym etapie gdzieś pomyśleć o tym, gdzie się wepniemy, jak poprowadzimy te sieci, i że to nie zawsze jest tylko ta produkcja. To jest Często coś jeszcze, coś więcej. Kolejnym z takich problemów, które nas czekają podczas rozbudowy, to bardzo często wpadamy w taki problem, że klienci nie posiadają informacji na temat swojego istniejącego budynku czyli nie posiadają starych dokumentacji, albo nie posiadają inwentaryzacji. Żeby dobudować choćby 50 metrów do budynku, albo przebudować 50 m2 budynku, e, musimy mieć zinwentaryzowaną przynajmniej jedną strefę pożarową. Co to oznacza? Aktualnie robimy inwentaryzację około e, 4 hektarów e, budynków produkcyjnych, ponieważ inwestor chce wprowadzić zmiany w różnych jego częściach, takich niewielkich, po 30-40 m, ale nie ma żadnych dokumentacji. No, i w takim przypadku w zasadzie wszystko zaczyna się od tyłu. Czyli najpierw tworzymy podstawową bazę, żeby można było projektować. To też jest bardzo często niedoceniana część pracy projektowej. Znaczy, stworzenie inwentaryzacji, która w zasadzie dzisiaj jest potrzebna do wszystkiego, jeżeli cokolwiek chcemy robić legalnie. Czyli, jeżeli nie mam dokumentów, to oczywiście my możemy zrobić audyt, możemy zadbać o to, żeby część dokumentów nam spłynęła. Z różnych urzędów. Nie wszystkie wszystko przetrzymują, to jest inna sprawa, ale dodatkowo robimy na przykład inwentaryzację, czyli mierzymy cały budynek od nowa, rozrysowujemy go i przekazujemy go, i to jest bardzo ważny punkt programu, aby nasi widzowie to wiedzieli, że najważniejsza jest inwentaryzacja w plikach elektronicznych, czyli edytowalnych, ponieważ to daje podstawę kolejnym projektantom do tego, żeby oni coś mogli na tym zrobić. No, i tutaj dotykamy tej strefy pożarowej jeszcze. Często, jeżeli zakład się rozbudowuje, to wpada w kolejną strefę pożarową. Jeżeli powstaje nowa strefa pożarowa, no to starą trzeba jakoś oddzielić lub łączymy tę strefy. No, wszystko zależy od wielkości znowu, ale to jest kolejny z takich punktów, w których trzeba dobrze zastanowić się nad zaprojektowaniem tego elementu. Drodzy widzowie, słuchacze, ten odcinek jest nieco krótszy niż poprzednie odcinki, ale Dawid wychodzi z bardzo praktycznego założenia, że skoro już powiedziało się kluczowe rzeczy, to po co lać dalej wodę? Więc tutaj stawiamy kropkę i jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Dawida, do jego zespołu, to oczywiście piszcie w komentarzach pod tym filmem. Natomiast jeżeli chcielibyście porozmawiać z Dawidem o współpracy z jego firmą, to chyba jest taka możliwość, prawda? Zapraszam. Jak się skontaktować z Wami? Najprościej napisać maila. Na myk lub po prostu zadzwonić na telefon 792-555-930 wewnętrzny 1.0, skontaktować się z sekretariatem, zostawić swoje dane kontaktowe, na pewno oddzwonię. No i również można to wyspisać na Facebooku na przykład. Można. Zgadza się. E, pierwsza konsultacja, pierwsze spotkanie jest bezpłatne? Jak zawsze. Super. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam, że byliście z nami podczas tej serii eksperckiej. Mocno, ale to mocno trzymam kciuki, żeby wiedza zawarta w tych materiałach realnie pomogła Wam podczas Waszych decyzji inwestycyjnych. Trzymam kciuki, żebyście zaoszczędzili kupę kasy i wydali ją po prostu na nieco lepsze rzeczy aniżeli kosztowne błędy. Dawidzie, dziękuję Ci za Twój czas, za Twoją wiedzę, za Twoją cierpliwość, spokój i przygotowanie, za to, że było tyle tutaj pięknych wątków wypisanych, które mogliśmy poruszyć. Realnie mam poczucie, że pomogliśmy co najmniej kilku osobom, które skorzystają z tej wiedzy. W Polsce i być może... W Polsce przede wszystkim chyba, nie? W Polsce, no bo to się dotyczy polskiego tylko. kontekstu. Nie, nie tylko. Okay. Projektujemy także za granicą. Ostatnio robiliśmy dwa tematy do Portugalii. Też ciekawa historia. O, widzisz, że sobie się international. <grym> tak, tylko nam się troszeczkę inaczej opiera e, współpraca między architektem a konstruktorem, e, ponieważ no, architekturę przygotowuje lokalny architekt, e, który ma uprawnienia do tego mhm. w danej lokalizacji. Natomiast e, my byliśmy odpowiedzialni za wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie projektu warsztatowego. To jest taki bardzo dokładny, gdzie każda śrubka do siebie pasuje, ponieważ konstrukcja była wykonywana w Polsce. Trafiła do kontenerów, więc musiała być odpowiedniego rozmiaru. Te kontenery następnie płynęły sobie do Portugalii i tam śrubka po śrubce były składane. Jeszcze raz raz, mówiąc, drodzy widzowie, jeżeli zależy Wam na współpracy z kimś, kto może niekoniecznie jest tani, ale jest rzetelny, jest dokładny, nie wciska Wam kitu, ściemy oraz kłamstw, tylko realnie chcę Wam pomóc, to. Firma Dawida prawdopodobnie jest dobrym wyborem. Dziękujemy Wam jeszcze raz za Wasz czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.